Punkt o współrzędnych 7,6 należy do prostej stycznej do wykresu funkcji f w punkcie o współrzędnych 2,3. Wyznacz f' od 2. To ilekroć mamy takie zadanie geometryczne z punktami prostymi, to nie zaszkodzi narysować sobie na, na rysunku, jak to mniej więcej wygląda, żeby lepiej wyobrazić sobie rozwiązanie tego zadania. To nie jest oczywiście konieczne, ale lepiej sobie. Narysować, A przynajmniej wyobrazić, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mam zaznaczyć punkt osłonę 7, 6, no to liczę do 7: 3, 4, 5, 6, 7. I tutaj do 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to ten punkt osłonę 7, 6 znajdzie się na moim wykresie gdzieś tutaj. Punkt osłonę 7 i 6. A ten drugi punkt o współrzędnych 2, 3, no to tutaj mamy 2, tutaj mamy 3, to mniej więcej tutaj się znajdzie. My wiemy, że te dwa punkty leżą na jednej prostej. No to narysujmy tę prostą, jak ona mniej więcej może przebiegać. No powiedzmy, że jakoś tak, czyli tutaj są te dwa punkty, leżą na, na jednej prostej. No i wiemy teraz, że ta prosta jest styczna do wykresu funkcji f w punkcie 2, 3, czyli w tym zielonym punkcie. To jak ten wykres tej funkcji przebiega, to nie wiemy, ale wiemy, że ta prosta jest do niego styczna w tym punkcie, więc powiedzmy, że ten wykres może przebiegać jakoś tak. Nie wiemy, jak ta funkcja tutaj dalej się zmienia, ani jak tutaj się zmienia. Nie wiemy nic więcej o tej funkcji, poza tym, że ta prosta jest styczna do tego wykresu w tym punkcie, czyli. Na przykład ta funkcja może tak przebiegać. To jest powiedzmy wykres tej funkcji f. No dobrze, no i teraz o co nas pytają? Wa pytają nas o wartość pochodnej tej funkcji w tym punkcie x równym 2, czyli w tym punkcie. No wiemy, że wartość pochodnej funkcji w punkcie to jest nachylenie stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie, czyli to jest nachylenie tej prostej, którą tutaj mamy narysowaną. No a to nachylenie łatwo jest wyznaczyć, bo. Znamy dwa punkty, przez które ta prosta przechodzi. Wystarczy, że obliczymy, jaki jest przyrost X -a i przyrost Y -a i podzielimy przez siebie. Tutaj delta X jest równe 7 odjąć 2, czyli 5. X między tymi punktami zwiększa się o 5, a Y wtedy zwiększa się o ile? Od 6 muszę odjąć 3, to jest moje delta y, i to jest równe 3, czyli f' w punkcie 2 obliczam jako delta y przez delta x jest równe 3 piąte. i obliczyłem. Nachylenie tej prostej, i to jest wartość tej pochodnej w punkcie 2 to nakręcenie jest równe 3 piąte, czyli ta pochodna tej funkcji f przyjmuje w tym punkcie x równym 2 wartość 3 piąte. To zróbmy jeszcze jeden przykład. Dana jest pewna funkcja g, o której wiadomo, że g od minus 1 jest równe 3 i g' od minus 1 jest równe minus 2. Znajdź równanie prostej stycznej do wykresu funkcji g w punkcie x równym minus 1. To znowu warto sobie zrobić rysunek, żeby lepiej wyobrazić sobie o co tutaj chodzi. Czyli tu jest powiedzmy nasza oś Y, tutaj będzie nasza oś X. No i teraz mamy punkt o współrzędnych minus 1 i 3. Wiemy, że g od minus 1 jest równe 3, czyli na pewno ten punkt leży na naszej krzywej, czyli tutaj mamy powiedzmy minus 1, a tutaj będziemy mieli 1, 2, 3, czyli tutaj znajdzie się nasz punkt o współrzędnych minus 1 i 3. I teraz wiemy, że g' od minus 1 jest równe minus 2. Czyli wiemy, że nachylenie stycznej do wykresu funkcji g w tym punkcie będzie równe minus 2. Czyli teraz muszę narysować prostą, której, której nachylenie jest równe minus 2. No to łatwo to jest zrobić, bo ta prosta będzie wyglądać jakoś tak. To jest taka prosta, której nachylenie jest równe minus 2. Skąd to wiem? No, dlatego, że tutaj, jak się przesuwam o jedną jednostkę w, w prawo, no to idę w dół o dwie jednostki, czyli delta y jest minus 2, czyli nachylenie tej prostej, którą narysowałem, rzeczywiście nachylenie jest równe minus 2. No dobrze, ale to i tak jest taki tylko pomocniczy rysunek, żeby sobie lepiej wyobrazić, o co chodzi. No dobrze, można zapytać, a gdzie jest tutaj ta funkcja g na tym wykresie? No tutaj my nie wiemy za wiele o funkcji g. Jedyne co wiemy, to wiemy, że ona jest, że ta prosta zielona jest styczna do wykresu tej funkcji. Czy na przykład ta funkcja g może wyglądać jakoś tak i wykres może wyglądać jakoś tak. Tutaj będzie styczny, a tutaj potem będzie się zmieniał, jak jakoś tam będzie przebiegał. Nie wiemy jak. Jedyne co wiemy to, że tutaj jest ten punkt styczności tego wykresu i tej prostej. No interesuje nas równanie tej prostej. No to wiemy, że w ogólności równanie prostej można zapisać w postaci y równa się ax dodać b. W tym wypadku ten współczynnik a znamy, bo to jest współczynnik kierunkowy, to jest nachylenie i on jest równy tej pochodnej. Wartości tej pochodnej w tym punkcie, czyli a jest równe minus 2. Więc równanie wiemy, że ma postać y równa się minus 2x dodać b. A ten współczynnik b wyznaczymy stąd, że wiemy, że ta prosta ma przechodzić przez ten punkt o współrzędnych minus 1 i 3. Czyli wiemy, że jak tutaj wstawimy 3, a tutaj wstawimy minus 1 do równania prostej, to to równanie musi być spełnione. Czyli tutaj będzie minus 2 razy minus 1, dodać b. No i teraz tu jak wymnożymy, no to będę miał 3, równa się 2, bo minus i minus dałam plus, dodać b. Odejmę 2 od obu stron. Czyli 1 równa się b, czyli widzimy, że ostatecznie równanie tej prostej będzie miało postać y równa się minus 2 razy x dodać 1, bo tyle jest równe b, które właśnie przed chwilą obliczyliśmy. Czyli to jest równanie tej prostej.